Witam Was z Sagity akurat tutaj. Miałem, szczerze powiedziawszy, że mówiłem pomysł, że tylko Nigiera się przejść, ale okazało się, że jeszcze nie minęło aż tyle dni, ile myślałem, że minęło. Pupa, no dobra. Zbijmy sobie właśnie eliksir wytrzymałości. Dawaj Bezi, ruptaj. Utworzyłeś miksturę. Już chyba nie możemy żadnego, no niestety, wielka szkoda. Ale mamy teraz pożytek do eliksiru, już 27 punktów wytrzymałości. Zajebiście. Nasza wytrzymałość rośnie, oh yeah. O, uwaga, ciekawi mnie, czy mogę sobie właśnie... Zmieszaj tytoń. Nie mam tego całego, Nie pamiętam, z czym trzeba było ten tytoń zmieszać, żeby był tego Abu i Badadina, czy jakoś tam, bo tą mieszankę fajną oddać. Czy nie pamiętam. To potem to zrobię, mniejsza. Szkoda, że zapomniałem. Bo tak bym teraz to zrobił, skoro jestem na miejscu, no ale... Skoro jestem przy właśnie tej... Jakby to nazwać? Platformie alchemicznej? No, przy stoliku alchemicznym, no tak to powiedzmy nazwijmy. Tak dość roboczo. O, ale jak widzicie, no nie mogę w tym momencie, szkoda. Tak sobie też myślę, że skoro jestem w tym miejscu, to stąd wcale tak daleko nie jest do Dagota. Kurczę, nie pójdę do Corinis. Moglibyśmy się właśnie przejść do Dagota. Troszkę wkurzające jest to, że nie ma w tej modyfikacji, tak samo jak w MTK-u. Było, to niestety nie ma czegoś takiego. No w normalnym Gotiku też czegoś takiego nie ma, no ale w MTK-u było, to czemu tu być nie może? Jak w durnej polskim modzie, bo to czemu tutaj nie ma. Takiego pierścienia albo innego amuletu, który by dawał na stałe ten przyspieszony bieg. Troszeczkę to jest takie smutne, bo to się naprawdę przydaje, zwłaszcza jak się nagrywa, bo to tak chodzić w kółko w tej weftę, mech, nudne, ja tak nie wychodzić, bądź co bądź. Bardzo lubię exploring, a nienawidzę backtrackingu. Backtracking jest dla mnie żałosną formą gry. Żałosną atrakcją, o tak. Nie było pułapki, jakaś tacka była, o. Pewnie gorsza od naszej zjaduje, ale... O, gdzie ta laska? Tu jest. O Boże, zdecydowanie gorsza od naszej. Zero porównania. Ale mniejsza. Tu miałem kiedyś właśnie wrócić po to, żeby... otworzyć te skrzynki. No dobrze, teraz wróciłem 2, 3, 1. O, nie. Wypadnie dać tylu wytrychów, da tylu sztuk złota, nieopłacalne zupełnie. Fuck, napisałem grę! Zaraz czytać to napisałem. Dobra, pieprzyć to. Nie będę tracić się wytrychów na tyle sztuk złota. Oto zapiszę grę, zamiast ją wczytać. Chociaż to aż akurat nie było aż takie, czy to było głupie, ale nie było aż takie super złego, że bo powiedzmy tam, nie wiem, zapisałem grę, już tak wygrywałem jakimś tam bossem, a teraz spadłem i napisałem ten zapis, który był, jak patrzcie, boss był pokonany. To byłoby głupie dopiero, bo to była, no była strata teraz dość spora, ale no, stracić 3 wytrychy, a powiedzmy stracić 20 minut, to jest no, różnica. To jest spora różnica, bo 20 minut i nerwy, to jest największy problem. Stracić nerwy to jest ła. A skoro w ogóle idę w tym kierunku, to mogłem te punkty nauki zostawić na nauczenie się tego, języka budowniczych, no ale kurczaczki pieczone, głupie skrzypiące drzwi. Ale kurczaczki pieczone, już teraz za późno. A do kolejnego poziomu jeszcze 3000 doświadczenia, więc... Kupenstein, nic nie poradzę. Ja tych ziół leśniczych i tych całych tych namanam naprawdę w diabła. Kurczę, szkoda, że te zioła nie ma jakichś ziół na wytrzymałość poza serafisami. Że te zioła na zdrowie mogłyby też jakieś tam dodatkowe punkty tego wytrzymałości deregenerować. W tym momencie są one mi zaczęły zbędne. Mech. O, w ogóle serafis pominąłem jakimś cudem? Kuźwa, jakim cudem ja pominąłem serafis w takim miejscu? Wow! Hold the fuck! Hold the do this shit! Póki co nie będziemy tam wchodzić do piramid, bo i tak skoro języka budowniczego się nauczyć nie mogę, to nie mam co tam iść. Kurczę, właściwie po co ja zapinałam taki kawałek, jak mogłem się teleportować z tej... z harpi tutaj. Do magów wody. Mój błąd.
Mój błąd. Mogę się teleportować i byłoby po sprawuni, po sprawuni. Tu, 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 tu. Chyba zaraz zrobię cięcie, bo jest nudno, jak jasna cholera. Na ekran jest bardzo, bardzo nudno. Bardzo nudny ekran. Bardzo męczący. Właśnie nie mówię, dlatego właśnie ten pierścień byłby w sam raz. Bo jak się gdzieś pierwsza, gdzie to... A, potwory! A, przedmioty! A spojrzę tu, a tu mikstura! A spojrzę tu, a tu potwór! A spojrzę tu, a tu kuźwa pan ciemności mnie zabija! I tak dalej. Natomiast jak się już gdzieś po raz drugi idzie, to jest... A, fajnie. Drzewo. Kwiatek. Mam droga. Ale fajnie. Taka tam woda. Super. Bardzo się cieszę. Tak. A przed nami możecie podziwiać jaskinie. Tak. Super. Mega ekscytujące, wiem. Fapore normalnie. Backtracking jakiś chujowy. Ale cóż, takie życie. To jest spory już otwarty gier. To się nawet w takich grach, tak powiem, zamkniętych dzieje, jak na przykład Dragon Age. I tym podobnych Mass Effectach, więc no cóż. O, siema Dagot. Słuchaj. Mam dla ciebie serce Luciana! Pozwól mi spojrzeć. No przypadkowo zabiłem tego z League of Legends, a nie tego tutaj, no ale dobra, mniejsza. I że się nie poznasz. Tak, to jego serce! Udowodniłeś, że jesteś w stanie wiele dokonać i nie wahasz się stawić czoła śmiertelnemu zagrożeniu. Czy teraz dasz mi swoją zgodę, o mistrzu? Buga, buga! Pala, pa, pa, pa. Udowodniłeś, że zasługujesz na moją zgodę i otrzymasz ją. A teraz idź, odszukaj kolejnego z nas. On da ci kolejne zadanie. Do widzenia. Zakończę zmowę. Stoj, śmieciu. No i po raz sobie. Ech. Głupi Dagot, wracaj tu, śmieciu. Dobra, po raz sobie to już pieprzyć. Pieprzyć to. Pieprzyć, stoj tyle w temacie. Jest to cała jaskinia z królową pełzaczy i z runą i w ogóle ze wszystkim. Nie wiem, czy jest sens tu wchodzić. Bo i tak chyba nie dam rady królowej pełzaczy. Ba, pełzaczom nie dam rady. To jest większy problem. Nie, nie ma sensu tutaj nawet wchodzić. Nie będę marnował czasu na jakieś głupie próby. Z których i tak jest nie wynik, nie. A przynajmniej nic sensownego, bo stracić czas zawsze można czym innym. Czyż nie? Cóż, nie? Zawsze można stracić czas w lepszy sposób. Czy stracić czas to... Zużyć czas, o. Zużyć czas w lepszy sposób. Bo stracić czas to nieważne, jak beznadziejnie. Czy stracić czas, stracić, no nie? Tak to powiedzieć się, że koniecznie coś źle musi być. Tu by mi się też 40 many przydało. Chyba, żebym sobie wykupił manę za złoto. Tylko nie wiem, czy jak to dokładnie działa, to wykupowanie many za złoto u Inosa. Bo akurat chyba mam tyle złota, żeby mi starczyło. Interesujące. Spisaliśmy grę, zobaczymy jak to działa. Posągi Inosa. Inosie ich, słuchaj, módlę się do ciebie. Dziękuję mi za modlitwę, tak? Słyszałem, że właśnie manę może dzięki temu. To widzę, że jakoś tak nie stałem tej many. To nie wiem, może w turningu to tak nie działa. Mniejsza! Szkoda, bo jestem jako obok tego trolla akurat i to mogłem fajnie wykorzystać, no ale skoro się tak nie da, to dupa. To dupa. Chyba wzrosła mi karma u Inosa za darmo? Mniejsza. Nie mam pojęcia czemu. Bo semany magicznie nie wysram, taki, że mógł użyć tego tej zwoju. O, szkoda, bo gdzieś słyszałem, że właśnie można za modlitwę dostać tą manę. Tylko, że nie wiem, że to źle zrobiłem, nie mam pojęcia. Może trzeba mieć jakąś wyższą karmę u Inosa, czy jakoś tak. Bryła lodu, to jest ciekawe, zaklęcie. Nie wiem skąd je wziąłem, bo dzisiaj znalazłem po prostu i tyle w temacie. Wejścia inteligencji mamy. Bo nie wiem, czy właśnie inteligencja wpływa na przykład na obrażenia z tych, z ognistych pocisków. To jest dobre py... Z jakiej zaklęcie jest? A, zmniejszenie potwora. I tak nie jestem w stanie go użyć. Tędy się i tak nie przydostanę, mało tego. Bo tu są zębatki. Zobaczymy z dowody. Dronimo! I tak mi się wydaje, że teraz ten kawałek podróży wytnę. Bo będę chciał tam przebiec obok kamiennego kręgu i dostać się za farmę Akila Pedofila. To będzie najlepszy chyba pomysł, tak mi się coś wydaje. Chyba tak. A więc zaraz to wytnę, bo to będzie tak około 5 zmarnowanych minut. No mniej więcej tyle.
A i tak już sporo pomarnowałem czasu na to chodzenie tutaj. A więc cięcie. Kamienny krąg stoi otworem. Czemu by więc nie skorzystać? Akurat tym razem tutaj nie ma tego orka. Natomiast są te gobliny dalej. Kurczę, nie chciałbym z nimi zaczynać. Noż. Oczywiście, do cholery! Ale co z tego, że ja nie chcę? One chcą. Zajebałem gobina! Nie chciałbym z nimi zaczynać. Ciapa i padł. Dobre je! To jest to! Co mi się w ogóle z kamerą dzieje? Kamero, czemu jakoś usilnie próbujesz do góry iść? Nie mam pojęcia, co się z kamerą zwaliło. Mniejsza, udało mi się gobina zabić. Szkieta gobinie, to ma parę strzałów. Wow! Kuczaki. Jestem z siebie dumny. Das ist das. Das ist das. Jestem z siebie dumny. Zabił. Znaczy właściwie 4 krytyki bym go zabił. Kurczę, jeszcze kilka odcinków temu to się wydawało takie impossible, a teraz kurczę. Nareszcie zaczynam feel the power. Feel the power. Zaczynam czuć siłę. Ciekawe, że temu drugiemu też dałbym radę. A chyba nie powinienem przeginać. A propos mojego tutaj farta. Ale cóż, no. Co się dzieje? A wiem, czemu kamera mnie ciekała na pałę. Przypomniało mi się przecież opcje. Sterowanie, przepraszam bardzo. Właśnie. Nie, tutaj. O, gdzie jest to durne ustawienie? Boże, to jest tutaj, chyba tu będzie. Właśnie, myszka w grze. Nie. I będzie git. Bo miałem myszkę włączoną. Moja myszka jakoś sama z siebie lubi się poruszać, niestety. Nie mam pojęcia, co ona ma, jakieś takie dziwne fetysze, ale cóż, jej sprawa. Nic nie poradzę na moją myszkę. Pieprzony goblin, niby z tu walki goblinów. Jest denerwujący. A pewnie też nie wiem mojego, zgaduję. Ale co tam, ja się nie dam. Zniszczę te gobliny. Chodź tu, plugawe nasienie, ja ci dam, nie tu, mnie będziesz próbować zabijać. Gdzieś, no jakiś farciarski skurczysyn, no. Ale no, czuję, że jestem silniejszy niż byłem. No jak tutaj ostatnio byłem z 15-20 odcinków temu, to... No te gobliny były dla mnie impossible do pokonania, czyli były impossible ze zwojami. Teraz? No. Teraz I feel the power. Czuję siłę, I feel the power. Coś tutaj ciekawego może nabroniły, jakiś skarbów czy coś? Nie, wątpię, to były takie po prostu... No po prostu stałe i tyle. O, nie wiem, czy czegoś niebezpiecznego może nie być. Poza nimi. Już właściwie, jak widzicie, pojedynczo je wyciągam, to już gobliny, te szkielecie już, no jako tako. No, jestem w stanie pokonać. Te szkielety goblinów. Gorzej ze zwykłymi szkieletami, bo no... Z nimi pewnie też tak kiedyś będzie. Ale... To jeszcze tak z 50 odcinków przed nami. Wybaczcie. Wybaczcie, bezimienny nie jest aż tak OP. W tym momencie nasz biedny beź jeszcze nie jest wystarczająco mocny, żeby sobie jakoś poradzić. W tym momencie, aż kiedy może z krytyka jestem w stanie cokolwiek zrobić, a bez krytyka to chyba się przez pancerz nie przebije. O, ciekawe, że ten ork gdzieś tu dalej jest. O, fuck. Myślałem, czy wilk, czy ten, czy warg. Boss wilków chyba. Tak domyślam się po nazwie. Nie wiem, co gorsze. Wilk, warg, czy ten boss wilków, a diabeł to wie. O, możemy stestować. Chodź tu, draniu. Pieprzniemy ci po twarzyczce. O, dobra, okej. Ja rozumieć chyba ci. Bryła lodu, nie za bardzo, kula ognia, właśnie, kula ognia. Ten głupi wilk się podział. Gdzie on jest? Gdzie ten głupi wilk do cholery? A, tu jest. Okej, ja rozumieć, że póki co w otwartym starciu nie mam szans.
No, teraz przed tym gównem uciekać, tak? Chyba, że jakbym użył może tej bryły lodu? Jedna kosztuje many. Muszę zacząć na statystyki tego zaklęcia. Bryła lodu. Pożenia 60, czas trwania 19 sekund. Interesujące by to mogło być, gdyby udało mi się go teraz utłuc. Weźmy mamane coś. To kosztuje 60 many czy 10 koniec końców, bo nie wiem. Co się stało? Coś się zbugowało chyba. Gdzie ty jesteś, wilczuś? Tu jesteś, tak? W duchę. Wow, czemu się zacinam, kiedy próbuję użyć tego zaklęcia? Derp? Co się dzieje? A! Fajnie, tego zaklęcia chyba się nie da użyć, szczerze powiedziawszy, coś mi się tak wydaje. Bo się zacinam, gdy próbuję go użyć. O, fuck. Ten wilk tu jest? Niedobrze. O, to jest ciekawy pomysł, że go teraz tak utłuc w ten sposób. Ciekawe, czy się by dało. A, dupa. Nie da się. Chociaż może. Daleko razem. Oj, chyba spadnie zaraz. Oj, spada, on spada! Fuck! Dobra, nie ma sensu, wybaczcie nas. Za ta czasu wasza, tylko wybaczcie. Czyli wasza i moja niby. Niby wasza i moja, ale musiałbym mieć przynajmniej więcej zwojów kuli ognia, to można by sobie o tym pogadać. O, nie jest zmniejszenie, bo diabła mi to zmniejszenie. Chyba, że... Czy tym go nie mogę piznąć, bo nie mam tyle many i to jest problem. Nie pamięć raczej nie podziała, no nie mam na niego, bo chyba że łukiem bym go jakoś tak... Nie mam takiego łuku. Zresztą ja chyba mogę nawet z tego łuku korzystać, nie mogę, litości. Bo z tej kuszy też nie mogę. Nawet nie mam za bardzo czym go z dystansu utłuc. Ale jest w takim miejscu, że wydaje mi się, że utłuc by się go jakoś dało chyba. O, się zbugował jak tamten wtedy. Jakbym go tak potłukł trochę. Wiecie co, poza wizją spróbuję. Byłoby to całkiem ciekawe. No i tadam! Ten naklik już pada. No, wykorzystywanie bugów takiego rodzaju... Może faktycznie nie jest najbardziej miłe i w ogóle najbardziej fair, ale ja, szczerze powiedziawszy, taki bugi z chęcią wykorzystuję w Gothicu. Czemu? Czy właściwie w samym Gothicu może nie, ale w modyfikacjach tak. Czemu? Jak gra wobec mnie jest nie fair, to ja jestem nie fair wobec gry. Co prawda nie będę jakieś tam, wiadomo, cheaty bugi, jakieś takie bardziej pod tytułem, że zrobię sobie milion siły za pomocą pewnych bugów, ale nie, takie coś nie, ale takie coś powiedzmy jak tutaj, proszę bardzo. Gra jest nie fair, daję przeciwnika, z którym nie mam jak co poradzić, to ja wykorzystam to się. Ja nie wiem, mogę to wrócić później zawsze, ale po co? Chcę go zabić teraz. Nie mam zamiaru to wracać później. Wreszcie bardziej nie fair, to chodzi mi o inne rzeczy, bo tak naprawdę to szczerze powiedziawszy nie jest nie fair, tylko po prostu mocniejszy przeciwnik, do którego trzeba wrócić później, prawda? Ale chodzi mi o inne rzeczy. Zresztą i tak bym go prędzej czy później obił, więc chyba nie ma znaczenia, że tak, czy tak go zabiłem, czy inaczej, czyż nie? No, bo większość z was się ze mną zgodzi. Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. Ogólnie w większości gier stronie od bugowania, chociaż no ja jestem takiego zdania, że no... Jak inni korzystają, to czemu ja nie? Chociaż na przykład z kodów nie korzystam, to jest sytuacja, to racja, ale... W Gothicu właśnie tutaj właśnie takich bugów, no co? Pomógł mi ten bug wygrać walkę i tyle w temacie. Gra jest nie fair pod niektórymi względami, to ja mogę ją wykorzystać pod innymi, proszę bardzo. Tak naprawdę nie wygrywają ci, którzy są w 100% grają w 100% zgodnie z regułami, tylko ci, którzy grają zgodnie z regułami, ale tak no z deka je naginają. A ty też tak z deka naginam reguły. Nie oszukuję, tylko naginam reguły. Jak to się mówi, reguły są od tego, żeby je łamać. Taka prawda, czegoś tak nie pamiętam. Chyba właśnie spaliłem przysłowie. No ale dobra. Ale dobra, prawo jest od tego, żeby je łamać. Taka prawda, no bo do czego innego może być. Egzekwować je i łamać, tak. Taka jest prawda. Tutaj chyba pełzacze będą, jeśli się nie mylę, więc nie mam pana co tutaj szukać. Taka prawdziocha. O kurczę. I to jeszcze pełzacz wojownik, zajebiście się cieszę, zajebiście. Czyli on nie jest jakiś szczególnie mocny, czyli...
Ale chodzi mi o to, że ja bym go zabił, prawda? Nawet teraz bym go zabił już, ale zmarnuję na to masę wytrzymałości. Nie, nie opłaca mi się to. Tego wilczka mi się opłacało, zabił, dostałem 2 punkty nauki, dostałem doświadczenie, skórę warga, tą kamienną tablicę, nawet nie wiem co ona właściwie tam daje, ale coś tam jest, tak, o chyba to była tablica wytrzymałości, też w ogóle super. Ale kurczę, takie przykład pierwszy pełzacza nie do końca mi się opłaca zabijać. Tak mi się wydaje. Coś za to będzie normalny warg. A z normalnym wargiem wolałbym się już nie tuz. O, chyba pójdę naokoło. Ta. Ciągle zapomniałem na tą wyspę popłynąć. Tam właśnie znajdę te srebro i złoto dla Gregat. Właśnie! Nie pomyślałem o tym. Przecież te wyspy przy Kornii są tego pełne. Tam jest fajna jaskinia, tam jest tego pełno, tego złota jest srebra. Super pomysł. Yeah! Czyli popłyniemy dalej, będziemy w Korinis teraz. O, tylko że kurczę, dalej nie zakończyłem. Kurwa, dalej nie zakończyłem tego. Ciekawe, że to mogę zabrać. Sprawy z tym całym gościem, z tym kupcem. Dla gildii zabójców. Przez co nie mogę, jakby to powiedzieć, nie mogę jeszcze kontynuować questu dla gildii zabójców. No ale dobra. I tak będę musiał się w tamte rejony wracać, żeby tam Gregowi oddać te całe jego skarby. To tam jedno i to samo. Mniejsza o to. Mniejsza o to, kto wpadł w błoto. I tak będę musiał tam wrócić, tak więc. Whatever. Czyli gdybym miał unlimited centem, to sobie załatwił tam wszystko, no ale wiadomo, tak returning działa na tym poziomie trudności, że sen jest limitowany. Też moim zdaniem mogliby nawet zrobić, żeby niekoniecznie sen był limitowany, tylko po prostu, żeby był limitowany healing na dzień tego snu. Że powiedzmy maksymalnie możemy wyleczyć to 100%, nie więcej. Raz na dzień, tylko możemy się wyleczyć z tego snu. Chociaż nie ma, wtedy można by to przesypiać, ale także na przykład, nie wiem, raz na pół godziny gry, no tak nie wiem, za mało. Raz na ops. O, zajebiście tabliczka. A tu gadu, a tabliczka. Ha, super. Raz na przykład na, nie wiem, na 45 minut można się wyspać, żeby odnowić życie. A tak nie chcieliśmy się od normalnej gry, no nie? Jest licznik czasu gry, więc no, kto by nie oszukiwał, miałby ograniczony sen i tak. Kto by nie korzystał z jakichś cheatów, miałby i tak ograniczony sen i tak. Może jakiś bóg jest na jakieś zmiany czasu czy coś. Ale mniejsza. Czyli wątpię, że był jakiś bóg. Chyba, że wystarczyło przestawić zegarek w Windowsie, jak to działa w większości gier. Kurczę, jakoś tu bym chciał zeskoczyć, nie ginąc. Le problematica tu widzi ta. Chociaż chyba tu taka skałka jest właśnie. No to jest skałka, ale niekoniecznie to nam jakoś jest potrzebne. Że po prostu to jest trochę wyżej. Zajebiście. Fuck yeah! Ubóstwiam, takie pomoce. Byłem tych bandytów też tam chyba zabić, że zwojów już nie mam w ogóle żadnych, to jest mały problem. Jeśli ja mam Randolph, szybko ciekawy może to do powiedzenia? Mamy kaca? Nie, czuję się świetnie. Wygląda... Tak, to już tam to jest związane z tym questem z piwem, kto pamięta, ten pamięta. Mięso już chyba przepaliłem, chociaż ja mam 2 sztuki, nie, to nie będę tego mięsa piekł, że przepaliłem. Piekłem, a nie przepaliłem. Za killem, a ty nie ma zbyt wiele do gadania. Ale może jego żona ma coś na sprzedaż, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, trzeba byłoby do niej zajrzeć, gdzie ona jest. O, tu jest. Kali. Kati Kali? Jak się nazywa? Wszystko? Tak. Kati, bo Kali. Czy... Dla farby. Czy kiedy... Nie jest... A, to już kiedyś gadaliśmy ten temat z nią na pewno. Tylko nie ma czego mi tych rozmów nie uwzględniła, ale jestem pewien, że z nią o tym gadałem już kiedyś. Zresztą z większością tu już NPC-ów gadaliśmy, taka prawda. No tak, bo w między wszystkich starałem się obgadać, które mają imiona. Więc jakoś nie wierzę, żebyśmy z nią nie gadali, po prostu chyba coś się zabugowało. Cóż, to jest modyfikacja, czego wymaga się z modyfikacji, nie? Nie ma co. Może być sobie wielką rosyjską modyfikacją, zrobioną przez prawdziwych fanów Władki! Ale no dalej jest tylko modyfikacja i właściwie, dajcie mi sekundę. Bo dalej zapomniałem tych przedmiotów z tego miejsca obok jaszczurów zabrać. Zrobię to poza wizją i do was wrócę, tylko tam pokażę zawartość skrzynki, którą chyba trzeba było zamkiem wytrychem otworzyć. A więc cięcie, oby nie było w niej pułapki. Oby. No właśnie, to jest ta jaskinia. Tu już kiedyś byłem w którymś odcinku i zbierałem te rzeczy, ale potem miałem ten problem, pamiętacie, z tym, że utraciłem save'a, musiałem od nowa zawalać. Jak tu byłem, potem już tym... Za tym drugim razem to zapomniałem tego wszystkiego pozbierać, taka prawda. I to jest skrzynka poza tym. Przydałoby się zapisać grę, zanim tej ją będę otwierał. To byłby nie głupi pomysł. I zobaczymy, co ciekawego w niej będzie. Co się kryje w tej skrzynce?
Jeden w lewo, dwa w prawo, bo nie miała pułapki, jak powiedziałem chwilę temu, nim robiłem cięcie. Jeden, dwa, dwa, jeden. A, łuk kompozytowy! Kurszaczki! Ła! Me gusta! W ogóle, jak dobrze pamiętam, to w tym w górnym mieście, może ktoś nawet już o tym pisał nawet pewnie, w górnym mieście jest taki handlarz, który skupuje unikatowe bronie. O, mógłbym jemu opylić tą broń sentenzy może, nie mam pojęcia, czy on ją przyjmie. Bo on mówił, że unikatowe broń, to jest unikatowa broń, ta broń sentenzy, ten cały jego, jak się nazywa to? Arogancja sentenzy, właśnie. Arogancja takie dość... No, te słowo wychodzi, wyszło, że dawno chyba z użytku nie wychodzi nawet, chociaż bardziej wychodzi. Bo jeszcze niektórzy umieją używać go. Zwłaszcza ci bardziej, bardziej ogarnią tą obsługą języka polskiego, tak, obsługą. I właśnie ten szczaw królewski, o którym mówiłem, jest tutaj. Szczaw królewski jest strasznie przydatny, bo on się potrzebuje z tych mikstur, które zwiększają statystyki na stałe. Więc trzeba go mieć jak najwięcej. Też jest potrzebny do niektórych misji. Jak widzicie, nawet jego wartość jest porąbana. On daje 500, jest wart 500 kasy. Masakra. No tam jest przydatnych chyba do jakichś 3 czy 4 zdań w całej grze. Trzeba właśnie komuś go skołować. No i też jak mówiłem, do tych mikstur, więc no. No jest przydatny, no nie ma co tego ukrywać. Tutaj też ci bandyci. Zamiast jak sobie z wytrzymałością. Musiałbym broń wyciągnąć, żeby się dowiedzieć. Derp, nie mogę zobaczyć, szkoda. Bugi. Może mi sporo, kto wie, że jak łuk wyciągnęcia mógł na sobie, musiałbym mógł założyć. Musiałbym założyć łuk, właśnie. Nie wiem, czy mi się wytrzymałość, może mam ją pełną, nie wiem. Jakoś mi się nie wydaje, że mógł mieć pełną wytrzymałość, ale kto wie. O, są bandyci, ja mam tylko jeden zwój kuli ognia, czy ja im dam radę? To jest dobre pytanie, naprawdę dobre. Rozerwę cię na kawałki! Jest tam aż 4 i umieją tu wejść. O kuźwa! Jak jest aż 4 i umieją wejść, to nie ma sensu najmniejszego. Ten plan nie ma przyszłości! Idziemy stąd, tylko że jakoś tak... Chociaż może poza wizją spróbuję. A czemu by nie? Spróbuję poza wizją i spotkamy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.